Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Crox i bardzo Wam się spodobał ostatni film, jeden z ostatnich, gdzie... No, była bitewka z Addisonem, poszła ona niekoniecznie po mojej myśli, więc mi się tak, no niezbyt mi się spodobała. Zobaczymy, jak będzie ją dzisiaj. 3242 zł koszt tej bitewki. Póki co dostajemy na dziurę, więc mam nadzieję, że tutaj jeszcze jakąś AWP Desert Hydra uda nam się zdobyć. Jeszcze przed nami kilka otwarć, kilka jeszcze szans, żeby tą AWP oczywiście zdobyć. No, Adi tutaj dostał nóż, więc jakbyśmy dostali w tym momencie żeby to skombakować, to... No nie wiem, czy sama jedna AWP-a by nam wystarczyła. No chyba, że jakiś fajny stan. No dobra, tak nie będzie. Kolejna bitwa, tym razem z Linem, 3300 zł. Jeżeli tej bitwy nam się wygrać nie uda, mój budżet będzie wynosił całe 101 zł, więc jest to mocny Alin. 20 skrzynek chyba łącznie, albo trochę mniej. 19, bo na końcu już możecie zobaczyć, jakie tam skrzyneczki są. No ale oczywiście liczymy tutaj na, wiadomo co, na Huntsmana Marble Fade'a 4%. Oczywiście przypominam o kalendarzu, bo już się powoli kalendarz kończy, za kilka dni startuje nowy, więc żeby go nie przegapić, zostaw koniecznie łapę w górę pod filmem, oczywiście musisz zostać, jak też chcesz wygrać. Sub z dzwonem, oczywiście komentarzyk z numerkiem i oczywiście dołącz na Discorda, bo będę to sprawdzał, tak? No i już jako do Kroksy na CSGO Skinsie. Jaki jesteś są pełnoletnią, logujesz się z linku z opisu. Tak, o to chodzi. Z linku z opisu, bądź klikasz doładuj i wpisujesz oczywiście tutaj kodzik Kroksy przez 2x. Jak kodzik wpiszesz przed każdą wpłatą, to dostaniesz 10% więcej. Oczywiście 2,50 dla nowych użytkowników, więc polecam sobie skorzystać, jak jesteś są pełnoletnią. No, bo mieć 10% więcej, a nie mieć, no to wiesz, no lepiej chyba mieć, tak? Zobaczmy, jeszcze trochę tych skrzynek przed nami, 5. Dokładnie, bo jedna jeszcze tam na końcu się ukryła, więc szansa na zdobycie tego Marble Fade'a jest. No 3300 zł kosztowała ta bitwa. Kosę nam się w teorii udało zdobyć, ale nie jest to kosa, po którą przyszliśmy, tak? Jest to Black Laminate za, no tak, jedną chyba trzecią tego, co kosztuje Marble Fade'ik. Marble Fade'ik z 1700-1800. Zobaczmy. O nie! No, tego się właśnie obawiałem. Zobaczmy ametyst. Ametyścik! Dzień dobry! Rękawice za 1500 zł. Zobaczmy kolejną tą skrzynkę, żeby proszę tu się jeszcze nic złego nie wydarzyło! 2000! O to chodzi! I ostatnia skrzynia, no nawet jak tu poleci nowy Huntsman, no to tu już nie ma co zbierać! Nie ma co zbierać! 6000 zł! Z tą bitwą! Udało nam się wyciągnąć, no i mamy to! O to chodzi! No o to chodzi, stary! No nie można było tak od razu. No oczywiście, że można było. No dziękuję serdecznie tutaj Linowi za, że tak powiem, wspomaganie tutaj mojej działalności skrzynkowej, tak? No dobra, mamy fajnego, bardzo fajnego nawet pieniążka, więc no ja tutaj czuję niedosyt jednak mimo wszystko. 15 skrzynek wrzucimy sobie jeszcze. No mówiłem wam niejednokrotnie, że te procentóweczki, te skrzynki procentowe to najlepsze, co istnieje. I to jest rzecz, którą naprawdę uwielbiam. 15 skrzynek, tylko kurczę, no mówię, biorąc pod uwagę to, jak leciało w tych skrzynkach z tym Classic Knife'em, Crimson Web'em, no to naprawdę niebo a ziemia, stary, tutaj kurczę, póki co ta skrzynka nie ma podjazdu do tamtej, co była, tak obserwując, oczywiście jest to moja subiektywna opinia, tak, no ale zobaczmy, może jeszcze tutaj ta skrzynka się naprawi. Huntsmanik też bardzo spoko nóż. Marble Fade'ik, bardzo ładny skin. No, no bardzo ładny, no ale tutaj, no dla wuja Kroko fajnie jakby. Aha, no to GG chyba, co? Dwa noże z rzędu, dwa otwarcia. No why not? Teraz bym musiał z dwa takie Huntsmany trafić, żeby tutaj mieć pewność, że z tej bitwy uda mi się wyjść, że tak powiem, z wygraną. No zobaczmy, 8 skrzynek przed nami. No nieciekawie się robi,
Na pewno nie o to mi chodziło, wrzucając te skrzynki tutaj. No, kurczę, tak naprawdę jeden nóż tutaj by wystarczył dla nas, żeby z takiej bitwy wyjść na plus, tak? No tylko, że jeżeli tutaj mój oponent podbił stawkę do tej dwóch noży, no to już ten jeden Huntsman nam nie wystarczy. A zostało już tylko, no, cztery skrzynki zostały do końca, więc zobaczmy, liczymy oczywiście na jakiegoś farta roku, żeby trafić dwa noże w ciągu dwóch otwarć, no ale no to już raczej to się nic nie wydarzy, to jest już bitwa skazana na przegraną, no niestety, no raz się przegrywa, no minus 1500, no kurczę, nie podoba mi się to, no nie podoba mi się to, zobaczcie w ogóle tutaj, jakiś rubi, jakieś w ogóle hydry, no naprawdę... Nie wiem, jak ludzie to robią. Ja też bym chciał. Ja też naprawdę bardzo bym chciał w końcu coś ładnego dostać, tak? 546 zł. 3% na AWP Desert Hydra. Łącznie tutaj 10% aż na jakiś profit z tej skrzynki. 10%. Wydaje mi się, że jest to naprawdę sporo, biorąc pod uwagę takie skrzynki procentowe. Jest to też procent, który lubię bardzo. Takie, wiesz, 10% mieć szans na wyjście na plus. No, spoko. Wydaje mi się, że spoko. No ale póki co... No póki co niestety ta skrzynka... No, dla nas nie najlepiej tutaj. Jednak mimo wszystko się zaczyna. Zostało nam 2300 zł. Myślę, że otworzenie jednej skrzynki luksury jest na farta. Nie będzie nas jakoś mega bolało. No jakby te shadowki zleciały, no to... Aż tak bym się nie czuł obrażony, tak? No ale tak to musimy znowu niestety się wpierdzielać na... Albo chociaż, kurczę, może... No nie wiem, 9 skrzynek, 1%. Dobra, może się uda, może to będzie w końcu... Może to będzie w końcu ten film. Czy tą Desert Hydrę uda mi się zdobyć? No, byłoby naprawdę kozacko. Zobaczmy. 9 szans, jest to skrzynia tylko 1%, więc... Trzeba naprawdę liczyć na mocny, mocny banger jakiś. Tam wyżej był Huntsman, który no w sumie nawet on by jakoś nam fajnie tą bitwę może nie zwrócił, ale częściowo chociaż zwrócił. 6 skrzynek przed nami, zobaczmy. Co? No niezmiennie naklejka 360, no scope. Kolejne otwarcie, zobaczmy jak teraz, znowu bez żadnego tutaj itemu, który nas interesuje. Otwarcie kolejne, no i już niestety, no to jest chyba już dla nas GG. 1400 zł, no teraz, żeby tutaj uratowało nas coś, no to faktycznie chyba by musiała polecieć ta AWP Desert Hydra. No ale to się na 99% nie stanie, bo tyle oczywiście. No mamy 1% na tą AWP, tak? Zobaczmy, no no... No good knife, no ale niestety ten Huntsman kończy, że tak powiem, naszą karierę.